Sportowcem roku, ale tutaj zmienię nieco kolejność, nagrodę dla sportowca roku wręczy prezydent Stargardu. Prosimy jeszcze raz do nas. Zdradzę tylko, że po raz ostatni, także bardzo prosimy do nas. Sportowcem roku 2015 człowiek, który, ja miałem takie wrażenie, że w rundzie jesiennej bardzo rzadko się uśmiechał. Pewnie powodów nie miał, ale wszystko skumulował na to, żeby uśmiechać się wiosną. Jestem przekonany, że po każdym następnym spotkaniu będzie miał taki uśmiech, gdzie będą się mieściły gdzieś uszy. Niech tak będzie. Wojciech Kwadecki, Błękitny Stargard! Co ja Państwu będę mówił? Nawet w półfinale Pucharu Polski tak podał piłkę, że Wojtasiak musiał już trafić. Wojtek, w związku z tym, że ci jest już teraz trudno, to ja cię zapraszam jeszcze za momencik do mikrofonu, żebyś powiedział dwa słowa. Mikrofonu przed kamerami się nie boisz, zobaczymy, co teraz powiesz, komu podziękujesz. Wiem, że trenerowi nie musisz, ok? Bardzo proszę. Witam bardzo wszystkich, bardzo serdecznie. Na początku chciałbym pogratulować wszystkim sportowcom oraz trenerom nominowanym w tym plebiscycie. Nie wiem, co mam powiedzieć, ale serdecznie wszystkim dziękuję za głosy. Dziękuję trenerom za zaufanie, które mnie obdarzyli w poprzednim roku oraz zarządowi klubu za nominację spośród tylu fantastycznych zawodników wybrali właśnie mnie. No i dziękuję naprawdę, dziękuję. Wojtek zapomniał dodać jeszcze, bo na pewno prezes tego zobligował, że w sprzedaży są już karnety, czy za chwilę będą bilety na rundę wiosenną? Panie prezesie, już są? Już są, także już są w sprzedaży. Drodzy Państwo, najlepsza dziesiątka sportowców ziemi stargardzkiej. Ja już nawet nie będę prosił pana prezydenta, żeby przychodził gdzieś na środek, ale tutaj oddaję mikrofon jeszcze na zakończenie, chociaż nie wszystko jeszcze skończone. Panie prezydencie, bardzo proszę. Ale i tak wyjdę spoza tej mównicy, bo trochę się ciasno zrobiło. Szanowni Państwo, no ten obrazek jest dowodem na to, że jednak ta w tym roku eksperymentalnie zorganizowana formuła chyba nam się sprawdza, więc myślę, że w przyszłości będziemy również na tym rozwiązaniu bazować i będziemy szukać nowych rozwiązań. Ja chcę pogratulować wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym zawodnikom, trenerom, działaczom i chcę pogratulować i podziękować wszystkim sportowcom, trenerom i działaczom na terenie ziemi stargardzkiej za to, że jesteście, za to, że macie swoją pasję, swoje zainteresowania i je realizujecie ku naszej uciesze i satysfakcji. Przynosicie nam wiele radości, powodów do chluby, dumy z waszych poczynań i zapewne dostarczacie też wiele emocji. Dziękuję serdecznie wszystkim. Życzę, żeby ten rok 2016 był kolejnym rokiem sukcesów, wielkich sukcesów i dalszego, stałego, liniowego, powiedziałbym, rozwoju, tak żebyśmy dalej mieli powody do zdenerwowania i emocji, obserwując wasze występy i czekając na wasze sukcesy. Wszystkiego dobrego, serdecznie dziękuję i życzę miłego wieczoru dzisiaj. Dziękuję. Słuchajcie, pan prezydent powiedział, że zrobiło się już ciasno, no to żeby nie było żadnych wątpliwości, musi stać się tradycji zadość. Na scenę, oprócz wielkiej dziesiątki, oprócz tych, którzy wręczali nagrody, zapraszamy wszystkich tych, którzy otrzymali dzisiaj nominacje, nagrody, zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Jestem ciekaw, czy